Spotkanie towarzyskie z kolegami jest nazywane mianem libacji tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dowie się o nim żona. Witam Was niezmiernie serdecznie z baru Stock Polska i zapraszam na kolejny odcinek drugiej edycji 50 sztosowych koktajli. Gwiazdą dzisiejszego odcinka jest iście tropikalna mikstura, która należy do kategorii drinków typu tiki, a nazwa tej receptury to Missionary's Downfall. Twórcą tego koktajlu jest nie kto inny, a tylko i wyłącznie Don The Beach, Beachcomber, czyli prawdziwa ikona barmaństwa lat 30., 40., współtwórca koktajli typu tiki, o którym ja nieraz Wam wspominałem przy okazji, wiecie, tych koktajlowych, rumowo-tropikalnych mieszanek. Receptura ta zadebiutowała w jego hollywoodzkiej restauracji w 1938 albo około tego czasu, tak podają źródła. I oczywiście zbiegło się to z czasem z tą niedobrą II wojną światową. Nazwa koktajlu, która moim zdaniem jest bardzo ciekawa, nawiązuje do faktycznie misjonarzy, którzy stacjonowali w krajach, koloniach należących do Belgii, Francji czy Wielkiej Brytanii właśnie podczas II wojny światowej. I przez, nazwijmy to, dynamiczne zmiany polityczne byli zmuszeni albo opuścić, albo nawet byli przechwytywani i zamykani w więzieniach, kiedy to te kraje opanowywała wroga armia. Gdybyśmy tę nazwę chcieli przetłumaczyć na język polski tak bezpośrednio, co ja szczerze mówiąc uwielbiam, wyszedłby nam upadek misjonarza albo negacja misjonarza. Aczkolwiek mi najbardziej przypada do gustu inna wersja, czyli degrengolada misjonarza. Tak mi się podoba, wiecie, tak z szacunkiem, poetycko. Milusio. W ogóle warto wspomnieć, że ta receptura była zapomniana przez kilka, bodajże 7 dekad. A to dlatego, że Don bardzo skrupulatnie pilnował swoich tajemnych receptur. Nie można się dziwić, były pyszne i nie chciał, żeby ktoś mu ją skopiował. Dlatego też, kiedy zmarł, a jego imperium upadło, no to nikt tak naprawdę, albo prawie nikt, nie miał dostępu do tych materiałów. Jednak Jeff Berry, który jest współczesnym ekspertem do spraw koktajli tiki, kultury polinezyjskiej, napisał kilka książek na ten temat, jakimś cudem dotarł do jednego z byłych pracowników Dona, a ten w jakiś sposób dał się przekonać, żeby zdradził tajemnicę między innymi na ten koktajl. No to co? Pora na misjonarską degrengoladę. Moi drodzy, Missionary's Downfall to koktajl, który i jego twórca, ale też ludzie, którzy wiele lat po nim tworzyli ten koktajl, zalecają do użycia blender. Ja osobiście stronię od blendera, bo to jest dużo roboty i w ogóle, ale zaufam im i właśnie tak zrobimy ten koktajl. A co potrzebujemy? A to będzie 40 ml białego rumu. Białego w tym sensie, że niestarzonego, delikatnego o nutach tropikalnych. 15 ml likieru brzoskwiniowego. 15 świeżego soku z limonki. Tyleż samo, czyli 15, bardzo łatwa receptura, soku z ananasa, również świeżutki. Troszeczkę słodyczy, to będzie syrop miodowy, 1:1 woda miód. Prosta rzecz. Przed ostatnim składnikiem wyliczone 10 listków mięty. Jak dacie 9 albo 12, pewnie świat się nie zawali. Pół. I teraz na koniec, moi drodzy, żeby to się fajnie zblendowało i żeby mieć taką kremową konsystencję, musimy dać taką garstkę. Ja już sobie tu przygotowałem kruszonego lodu. No i całość oczywiście musimy zblendować. Zrobimy to w formie wiecie, takiego wykorzystania magii montażu. Ja zrobię takie wzium, 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 wzium. No i proszę bardzo, jest gotowe. Tadam. Pięknie wyblendowane, wymiksowane. No oczywiście nie będziemy podawali w takim kielichu, ale mam taki oto bardzo ładny kubek właśnie do koktajli Tiki. Wybaczcie za zamieszanie, ale za pomocą łyżeczki ja sobie przeleję moją mieszankę. Ach, idealny sorbet, bo właśnie o to też chodzi. Jedyne, co nam pozostało zrobić, to oczywiście dać dekorację. A jaka będzie najlepsza? No oczywiście, że szczyt z mięty będzie rekomendowany. Możecie oczywiście dać skórkę cytrusową, ale oryginalnie będzie to po prostu piękny szczyt z mięty. I oto jest Missionary's Downfall ode mnie specjalnie dla Was. A teraz sprawdźmy, jak smakuje. Kochani, oprócz tego, że jest to sorbetowa konsystencja, więc naprawdę trzeba umieć ciągnąć rurkę, żeby dobrze zdegustować. Ale powiem Wam, że jest wyśmienite, bo ta mięta jest taka subtelna. Ona oczywiście przez to, że jest rozdrobiona przez stalowe ostrza blendera, no to gdzieś tam nam się osadza na języku, ale jak najbardziej też czujemy rum i owocowość za sprawą soku ananasowego. Czujemy brzoskwinię z likieru. Naprawdę świetna sprawa, moi drodzy. Na letnie wieczory no jest debeściarskie. Oczywiście na wieczorki, kiedy zapraszacie gości, no bo mówmy się, blender zmieści tych porcji pewnie kilkanaście, a nie jedną. Ale to jest dobre. Zabieram tą rurkę. Ja oczywiście bardzo Wam dziękuję za uwagę, bo to jest dla mnie najważniejsze, że oglądacie, komentujecie i lajkujecie. Algorytmy to lubią. I oczywiście zachęcam Was do subskrybowania, jak macie ochotę więcej filmików. A gdybym miał przy sobie książkę, to bym powiedział, bym ją sobie wyciągnął, ale zapomniałem i powiedział, jest cały czas dostępna, a link do zakupu znajduje się w opisie. Dzięki wielkie i do następnego mieszania.